Co mój aniołek tworzy? Obrazek świąteczny. Obrazek świąteczny? Mhm. Tylko śnieg narobię. Jeszcze może z tej zrobię. Dobrze. Czy nie? Możesz zrobić. I to będzie śnieg? No. A potem jeszcze coś innego dorysuję. A masz klej, żeby poprzyklejać? A, zapomniałam. Lepszej nie potrafię. Bardzo ładna choinka, kochanie. Nina, na dwie ręce rysujesz? No. Ty to masz zdolności. A chyba tylko aniołki tak potrafią. Co, Nina? I prawą, i lewą? I to wszystko przykleisz, co tutaj masz? Chyba tak, ale nie wiem jeszcze. To jest śnieg. Śnieg to jest. Jeszcze tu na dole rysuję trwa. Ekstra. Na dole narysuję jeszcze śnieg. Dobrze.
Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Ja słuchajcie, właśnie zeszłam do piwnicy po ozdoby świąteczne i powiem Wam, że tak spojrzałam, słuchajcie, w ten karton i tych ozdób świątecznych jest tak mało, ja mam tak mało bombek, słuchajcie, i mam jeden, mam nadzieję, tutaj działający sznur. Dokupiłam teraz drugi na choinkę. Mam nadzieję, że ten będzie działał. No i słuchajcie, bombek mam tyle. Ta jest nowa, taka babeczka. To było rok temu kupione. Ten flaming też jest kupiony ostatnio. No i te takie tradycyjne bombki, które mamy już, słuchajcie, no od lat, jak ten pantofelek, czy te piękne motyle. No ale zobaczymy, czy tych ozdób nam wystarczy, czy trzeba będzie, słuchajcie, coś dokupić. Możliwe, że coś dokupimy, także ja to, słuchajcie, zabieram do góry, do domu. Chciałam Wam jeszcze, słuchajcie, powiedzieć jedną rzecz. Właśnie jedna dziewczyna pod jednym filmikiem napisała mi odnośnie takich życzeń spersonalizowanych dla dzieci. Jest taka właśnie usługa, że można coś takiego zamówić, taki film dla dzieci od Mikołaja. Nie wiem, czy Wy też zamawiałyście. Ja w każdym bądź razie zamówiłam. Jest to, słuchajcie, mega. Jest to tak fajne, wiecie, podajecie imiona dzieci, dodajecie jakieś Wasze wspólne zdjęcia i z tego stworzą dla Was film, więc to jest naprawdę mega. Myślę, że już po prostu ja się nie mogę tego doczekać, jak obejrzymy to po kolacji wigilijnej, jeszcze przed oczywiście rozpakowaniem prezentów, ale taki właśnie mam plan na to, że włączymy to właśnie po wigilii. Obejrzymy sobie spokojnie ten film, a wtedy zaczniemy odpakowywać prezenty. Tutaj, słuchajcie, ogólnie ja mam moją stację pakowania prezentów. Mam ich trochę, więc muszę się za to zabrać. Nie mam za bardzo jak, bo dzieci są w domu i nie mam jak za bardzo tutaj zejść, ale myślę, że jutro po prostu jakoś późno, późno, jak one już pójdą spać, to mi się to uda i po prostu tutaj zejdę i ogarnę większość, bo naprawdę trochę tego mam. Dobra, kochani, a więc tak tylko tutaj do Was przychodzę, pogadać na chwilę. Resztę zobaczycie już u góry, także ja idę z tym moim kartonem. Idziemy z Ninką oglądać ozdoby, bo ona się już nie mogła doczekać, a jutro będziemy ubierać choinkę. Zobacz! O tak! Zapomniałam już o niej, patrz! Okej, hej! No? A w przedszkolu mam taką zieloną. O, to lubiłam. No, te dwie są ostatnie, co kupiliście statusiem w Dealsie. No. Ta i ta. Po malutku, zobaczymy, co my tu mamy. O, pamiętasz? Tak, no to robiliście. Pamiętasz? Nur? Michał? Nie, no, żebyś słyszał.